24 dzień kwietnia 1927 roku. To w tym właśnie dniu, punktualnie o 17, wyemitowano pierwsze dźwięki audycji nadawanej przez to poznańskie radio. Jak mógł wyglądać ten dzień, mogli przekonać się we wtorek wszyscy słuchacze Radia Merkury, wsłuchując się w specjalnie przygotowaną dla nich audycję. My sprawdzaliśmy, jak dzisiaj po tylu latach wygląda praca w tej rozgłośni radiowej. Mają Państwo okazję zajrzeć do środka reżyserni, tak to nazywamy roboczo. Tam jest studio, tu jest reżyserka. Ja zajmuję się sprzętem, muzyką, czyli staram się program skleić w jedną sensowną całość. Jakby dbam też o poziom sygnału, o to kto, kiedy, jak, w jaki sposób. Znajdujemy się w newsroomie i to jest centrum radia, serce. I wszyscy tak mówią, którzy tu pracują, bo tak chcą wierzyć w to. Tu redagujemy serwis informacyjny, który jest nadawany co godzinę. Tutaj zawsze dziennikowiec siedzi, którego oczywiście nie ma, no bo do pełnej godziny jeszcze zostało trochę czasu. Ja pomagam dziennikowcowi redagować te informacje. Tutaj siedzą reporterzy i reporterki. No i pracujemy tutaj 24 godziny na dobę. Już ponad 4 lata jestem tutaj na tym stanowisku. Latam po mieście, zbieram różne dźwięki. Ostatnio to jest Urząd Miasta. Wszystkie konferencje, sesje, komisje. No to wszystko trzeba obsługiwać i później przekazywać słuchaczom. Właśnie, jeśli pojawiają się słuchacze, którzy mają coś do powiedzenia, tutaj odpowiednie miejsce, wiem kiedy dzwonią, widzę to, słyszę, no i odpowiednio w uzgodnieniu z prowadzącym wprowadzamy taki telefon słuchacza na antenę i wtedy on może powiedzieć swoje rzeczy. Ostatnio, kiedy awionetka lądowała bez wysuniętego podwozia na ławicy, to puszczaliśmy słuchaczy, którzy do nas dzwonili i mówili, widzę ten samolot, oni byli naszymi reporterami i właściwie to, co my robimy, to jest wielkie oczekiwanie na duże newsy, o których opowiadają słuchacze. I to jest najprzyjemniejsze. I ludzie lubią słuchać siebie w radiu, lubią swoich sąsiadów w radiu. Kiedy tutaj przychodzili, to się bardzo cieszyli, że zobaczyli dziennikarzy, którzy czytają. My mogliśmy ich zapytać, czego chcecie od radia. To jest wspaniała interakcja. Jesteśmy dla słuchaczy. Serwisy motoryzacyjne od rana do wieczora. Też nie tylko oczywiście mówimy do tego mikrofonu, ale odbieramy dziesiątki telefonów naszych słuchaczy, bo nasza praca polega się na jakby interakcji, czyli zbieramy sygnały z dróg i przekazujemy je dalej. No, obzwanianie służb, monitorowanie tego, co się dzieje w Poznaniu, Wielkopolsce. Jest co robić naprawdę. Teraz jakaś taka dziwna cisza się zrobiła, ale zazwyczaj ten telefon non-stop dzwoni. Ten dzwoni i jeszcze musimy przygotowywać informacje, także czasami jest gorąco. Ktoś jest od policji, ktoś jest od sądów, ktoś jest od kultury. Bardzo szczegółowo są podzielone te działki. Nie jest tak, że wszyscy robią wszystko. Ludzie w korkach reagują różnie. Jedni z uśmiechem przyjmują sytuację, a inni w nerwach. No jeśli rzeczywiście jakiś tam nasz komunikat wprowadził ich w błąd, to mogą mieć pretensje. Natomiast no, sytuacja na drogach zmienia się dynamicznie. Nie podajemy informacji sprzed godziny, sprzed 2 godzin, ale sami wiemy, każdy z nas jest kierowcą, więc myślę, że można to zrozumieć. W tej chwili jest korek, za chwilę, za 15 minut tego korka może nie być. Nie da się cały czas na bieżąco tego podawać. Nie? To, co łączy dziennikarzy Radia Merkury, to wielki talent i pasja. To, co ich dzieli, to definicja magii radia, czyli tego, co w tym radiu ich fascynuje i przyciąga. To, że codziennie, mimo że mamy te działki jakieś tematyczne, to codziennie spotykamy się z różnymi ludźmi, nagrywamy bardzo różne rzeczy, no i nie jest to taka monotonna praca, jak mogłoby się wydawać. Może być zawsze. Można go słuchać wszędzie, zawsze, o każdej porze. I można posłuchać wszystkiego, na co ma się ochotę. Raz informacji, raz jakiejś rozmowy. Można posłuchać słuchowiska, można posłuchać wreszcie muzyki. Radio też umie wywoływać emocje. Ja radio mam w plecaku, jest to malutkie urządzenie do nagrywania i mikrofon i to wszystko. Zmontuję dźwięk wszędzie, w kafejce internetowej, na telefonie, wyślę go do redakcji mailem i to wszystko. A jak patrzę na Was, na kamerę, na mikrofon, to szczerze współczuję. Dlaczego tutaj? Bo tutaj zaczęłam swoją pracę i radio mnie wciągnęło.